Kłaniam się, Paweł Chmielewski, Polonia Christiana. Dzisiaj moim gościem Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma. Szczęść Boże, kłaniam się. Szczęść Boże. Bardzo wielu dowódców natowskich, bardzo wielu polityków z państw natowskich mówi o tym, że w ciągu najbliższych lat może nam grozić wojna z Rosją. I nie są to jakieś figury marginalne, ale podam tylko jeden przykład. Manfred Weber, szef największego politycznego ugrupowania w Unii Europejskiej, mówi, musimy być szczerzy wobec ludzi, Zagrożeni, zagrożenie ze strony Putina jest realne. Takich głosów naprawdę dużo. Czy pan podziela te obawy, że rzeczywiście Rosja może zaatakować? Zachód umownie to nie nazywając w ciągu najbliższych lat. Znaczy, wojna pomiędzy Zachodem a Rosją per procura trwa od 2022 roku. Co więcej, jeżeli się spojrzy na amerykańskie raporty dotyczące konfliktu potencjalnego z Federacją Rosyjską sprzed 2022 roku, to jest tam li, lista czerwonych linii, rzeczy, których NATO nie powinno robić, jeżeli nie chce doprowadzić do konfliktu z Rosją. Po czym wszystkie te rzeczy zostały zrobione przed inwazją rosyjską na Ukrainę. To nie jest oczywiście jakieś usprawiedliwianie Putina, tylko wskazanie na to, że obie strony właściwie dążą do konfliktu. I teraz, w normalnym państwie, jeżeli państwo nie jest gotowe do wojny, no to w ciągu kilku lat się przygotowuje. Jeżeli gdzieś jest obok wojna, no to powinno poprawić swoje zdolności, w celu obrony, co jest bardzo trudne dla wielu ludzi do zrozumienia, tworzenie silnej armii nie znaczy, że ktoś kto wzywa do tworzenia silnej armii, że jest podżegaczem wojennym, że marzy o chwale wojennej, myśli, że to akurat on przeżyje i że będzie cudownie, tylko to jest po prostu narzędzie. Siły zbrojne to są to jest narzędzie, które powinno być skuteczne i wydajne, a jeśli nie, to zlikwidujmy armię i zobaczmy co będzie dalej. Raz już to zrobiliśmy w XVIII wieku. Wyszło nie najlepiej. Podobno jak się robi kilka razy to samo, oczekując innych efektów, to jest oznaka obłąkania. Niestety, w, polskim, w polskiej debacie publicznej wielu ludzi uważa, że XVIII wiek, czyli nieposiadanie armii i posiadanie skorumpowanego państwa, jest najlepszym rozwiązaniem, żeby uniknąć wojny. To, że do Polski zaraz przejdziemy. Chciałbym jeszcze o tym wymiarze europejskim, no bo my często rozmawialiśmy o tym, że mhm. NATO jest bardzo podzielone i niekoniecznie może nam pomóc. Ale teraz słyszymy głosy Szwedów, głosy Holendrów, Niemców, Norwegów. Wszyscy mówią kolektywnie, by także co wojnie Rosji z NATO, przynajmniej z europejską częścią NATO, tak. z Ameryką. Czy to znaczy, że my jednak jesteśmy jako wspólnota europejsko-natowska narażeni na taki konflikt, niekoniecznie tylko jako Polska? Czy, tak jak powiedziałem, już właściwie jesteśmy w tym konflikcie, tylko um, jakby siły zbrojne Ukrainy walczą może nie po stronie Polski czy po stronie NATO, ale są, jest jakby wspólny cel po drodze, to znaczy Ukraina chce obronić swoją suwerenność, a NATO chce osłabić Federację Rosyjską. I o ile co do siły ludzkiej walczy tylko Ukraina, to co do zdolności przemysłowych, sprzętowych, to od dawna walczy całe NATO i to nie jest propaganda rosyjska, tylko to jest. Pomoc dla Ukrainy, z której państwa NATO są dumne. Z czym nie rozumiem, jak można twierdzić, że to jest z jednej strony teza propagandowa agresora, a z drugiej strony z dumą podkreślać, że się to robi. I po dwóch latach widać, że siły ludzkie Ukrainy plus sprzęt całego NATO właściwie, z nad nadwyrężeniem zapasów wojennych nie tylko Polski, ale na przykład Aż Stanów Zjednoczonych. Mówię tu na przykład o systemach przeciwpancernych, mówię tutaj o amunicji artyleryjskiej. Oznacza, że cały potencjał kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego NATO nie wystarczył, żeby na tyle wzmocnić Ukrainę, żeby mogła wygrać wojnę na własnym terytorium z Rosją, która nie używa całej swojej siły na tej wojnie. Musimy mieć świadomość, że Rosja jeszcze walczy z jedną ręką za plecami. To może być. Oburzający, to może być dla wielu śmieszne, nie poradzili sobie tak szybko, jak chcieli, nadal są w tym konflikcie, teraz tylko szala się trochę przechyliła na ich korzyść, ta wojna nadal może wyjść inaczej. Ale z perspektywy państw poważnych, jeżeli dwa lata naszego sprzętu nie pomogły, żeby złamać przeciwnika, który przez chwilę okazał się bardzo słaby, no ale przeszedł na, na tryby wojenne, to znaczy gospodarka rosyjska jest przesunięta. W kierunku tworzenia materiałów wojennych. Armia nabywa doświadczenia nie tylko bojowego, ale też administracyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, szkolenia, rezerwy mieli nadal. To każdy rozsądny człowiek, czy to w Anglii, czy w Niemczech, czy w Norwegii, nie, nie przez przypadek wymieniam te trzy państwa, zaczyna rozważać, co musimy zrobić, żeby było lepiej. No i sama naprawa sprzętu nic nie da, bo Brytyjczycy mają czołgów mniej niż na jedną dywizję porządną. Pancerną. Jedną, tak? My mieliśmy kilka w 89. Oni mają teraz mniej niż jedną. Mają 25% etatów nieobsadzonych w armii brytyjskiej. Wycofują okręty wojenne w pełni sprawne i niewadliwe ze służby, bo brakuje im obsady załóg do Royal Navy. Stąd też właśnie niedawno zaczęły się pojawiać głosy w Wielkiej Brytanii. Tej mekce klasycznych liberałów czy libertarian. E, wyzywania do poboru. Tak samo w Norwegii, tak samo w Niemczech. Ale dlaczego nie... oni się w ogóle boją? No bo mówi pan, że Rosja walczy z jedną ręką za plecami z Ukrainą, ale tą jedną ręką z Ukrainą sobie nie może poradzić. Miałaby teraz wydawać wojnę wszystkim państwom europejskim Wielka Brytania jest dosyć daleko. Znaczy, trzeba spojrzeć na to z perspektywy rosyjskiej. Rosja przyszła na. Powiedzmy operacyjnie, przeszła na tryb wojenny już 10 lat temu. Przemysłowo przeszła na tryb wojenny ponad rok temu. I z ich perspektywy, oni walczą na Ukrainie, ale walczą z całym NATO. Z perspektywy przemysłowej. Jeśli nie byłoby pomocy finansowej i przemysłowej zbrojeniowej dla Ukrainy, Ukraina dawno by upadła. Chyba wszyscy to wiemy. Inaczej byśmy nie wysyłali im tyle sprzętu. I teraz z perspektywy rosyjskiej, to jest jeden front większej wojny. I otwarcie kolejnego frontu nie musi być absurdem, jeżeli na tym innym froncie by mieli przewagę. A przewagę mogą mieć, bo Polska ma ile dywizji? Według niektórych sześć, według niektórych pięć, inni powiedzą cztery. Jak spojrzymy na sprzęt, to może dwa, ale nie zgr zgrane dywizje. W związku z czym, patrząc na kryzys wojskowości natowskiej, i to może brzmieć szokująco, ale tak trzeba powiedzieć, po 20 latach wojny z terrorem po kryzysie roku 2008 gospodarczym, armie NATO są cieniem własnego siebie, a do tego trzeba nałożyć na to kryzys kulturowy, woke i to wszystko, co się z tym wiąże, również w armiach, takich jak Armia Brytyjska czy Armia Stanów Zjednoczonych i sprawia to, że ufność, jaką pokładamy w procedury natowskie, ufność, jaką pokładamy w sprzęt natowski, może się nie przekładać na zdolność jednostek, bo w tych jednostkach są jeszcze ludzie, których po pierwsze brakuje, a po drugie standardy nie wiem używania zaimków dla osób z problemami psychicznymi są ważniejsze niż w stosunku do osób z problemami psychicznymi są ważniejsze niż e, sprawność, gotowość, realizacja zadań. tak w armiach, zresztą w Polsce tak samo nie rządzi merytokracja, a rządzi propaganda. I Widząc to z perspektywy brytyjskiej czy niemieckiej, przychodzi ten moment, że trzeba się zastanowić, co jednak możemy zrobić. I są powiedzmy trzy poziomy gotowości do wojny, czy mobilizacji. Jeden poziom jest normalna mobilizacja związana z tym, że mamy silne, sprawne siły zbrojne. To powiedzmy, są góra dwa tygodnie na to dawno tak nie ma. Te 10 dni to był standard pełnej mobilizacji II RP, a to nie było najbardziej wydajne państwo na świecie, jest to eufemizm. Jeśli politycy nawalili, wywiad nawalił, to się robi mobilizację alarmową na dziesiątki godzin. Natomiast jeśli wiemy, że czeka nas potencjalnie konflikt, to im szybciej zmobilizujemy ludzi, im szybciej zmobilizujemy gospodarkę, jeszcze bez działań zbrojnych, to zyskujemy wielką przewagę, bo to my już mamy przemysł przestawiony, to my mamy już ludzi w zgranych oddziałach. I teraz, jeżeli dzisiaj NATO ogłosiłoby przestawienie trybów gospodarek na wojnę, jeżeli dzisiaj by przywrócili pobór, to nadal muszą odtworzyć centra szkoleniowe, odtworzyć Zdolności przyjmowania tych rekrutów, a co dopiero, żeby stworzyć z nich całe zgrane pododdziały. W związku z czym, w tej chwili, całe NATO jest zapóźnione w stosunku do Federacji Rosyjskiej w gotowości bojowej, lekką ręką o rok, jeśli nie dwa lata. I ze względu na to, że to widać, profesjonaliści w mundurach, czy politycy, czy analitycy, poważni, bo często mamy analityków w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, mówią, że może nam się to nie podobać, tak? Ale jeżeli chcemy mieć zdolność do wojny, niekoniecznie, żeby nawet ją toczyć, ale żeby móc negocjować, tak? Żeby było widać, że to będzie kłopot. Jeśli ktoś będzie chciał nam się militarnie przeciwstawić, no to to jest ostatni dzwonek, właściwie już jest trochę. Po 12, nie jest za 5-12, tylko po 12:00 i to z perspektywy państw niegraniczących z Federacją Rosyjską, z perspektywy Niemiec, z perspektywy Wielkiej Brytanii, która oprócz odległości jeszcze ma jeszcze ma morze. I co to świadczy, państwo, niektórzy może pamiętają, nasze rozmowy z 2021 roku, kiedy mówiłem, że w 2021 roku, czyli przed rozpoczęciem pełnoskalowego konfliktu na Ukrainie, mówiłem, że jesteśmy kilka miesięcy spóźnieni mobilizacyjnie względem Rosji. I to było nasze zapóźnienie. Teraz zapóźnieni już są Brytyjczycy i Niemcy. Nasze zapóźnienie trwa już lata, bo 2014 rok to był ten moment, kiedy należało się przestawić, ale nie pr tylko rzeczywiście. Wielu z tych dowódców czy polityków wskazuje, że nie chodzi tylko o jakieś odtwarzanie dawnego imperium rosyjskiego, więc nie chodzi tylko nie wiem, o Polskę czy nawet część Niemiec, ale w ogóle o zmianę struktury władzy w całej Europie. To znaczy sugerują, że Rosjanie dzięki swojemu arszałowi nuklearnemu mogliby próbować wymusić swoją dominację w całej Europie. Czy Pan uważa, że coś takiego jest rzeczywiście możliwe? Bo cały czas mówi się o tym w kontekście Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się z Europy, to w tym momencie możemy wpaść pod rosyjski but. Wydaje się to wszystkim nieprawdopodobne w ogóle. Postawienie takiego pytania czy tezy jest bardzo, myślę, wymaga pewnej odwagi cywilnej. Jako przykład podam wydarzenie historyczne. Wojna domowa w Hiszpanii, 1938 rok, początek 1939 roku już, kiedy przecięta została strefa republikańska, wspierana przez bolszewików i demokrację, i to nas może dziwić, ale w latach 60. W Afryce tak, takie same były sojusze, że niektóre państwa były atakowane czy, przez Amerykanów i Rosjan pomimo zimnej wojny. Przecięcie tej strefy na dwie części, i teraz było pytanie z perspektywy re republikanów łamanych na bolszewików, czy próbujemy odbijać teren, odzyskać kontrolę, połączenie, czy też przetrzymujemy do momentu, aż wybuchnie wojna. Światowa, bo takie już było założenie, tak że już to było widać, już, już było po, po odebraniu Sudetów e, Czechosłowacji, już było o, na granicy wojny światowej. No i e, w tym momencie e, rząd republikański, któremu no, z przyczyn oczywistych nie, nie sympatyzuję, ale, ale chcę pokazać pewien, pewien styl myślenia, poszedł do rządów m.in holenderskiego, czy przede wszystkim francuskiego i mówił, potrzebujemy 100 tysięcy karabinów, 400 samolotów, jeśli mamy utrzymać się do momentu, aż wy dojdziecie do wojny, to wam będzie przydatne przecież, jeśli, e, a jak nie, to potrzebujemy miejsc, żebyście przyjęli pół miliona uchodźców, nie? I te rządy powiedziały, że nie, no bez przegięć, to są za duże koszty społeczne i za duże koszty finansowe, to może zaszkodzić naszym partiom wygranej. I jak ładnie autor, zresztą bardzo lewicowy w nastawieniu, Napisał w następnym zdaniu, że żaden z tych rządów nie miał świadomości, że za kilkanaście miesięcy wszystkie ich stolice będą okupowane przez Rzeszę Niemiecką, tak? Czyli tłumaczenie komukolwiek z rządu francuskiego, czy na przykład holenderskiego, że będziecie pod okupacją za 13-14 miesięcy, byłoby aberracją. Oni by nie uwierzyli, nie byliby w stanie, tak? Ten, ta granica mentalna do przekroczenia by była zbyt duża. I wracając do pana pytania. Czy jest możliwa supremacja Rosji nad Europą? Jeśli Turcja nie będzie chciała być w NATO, a od wielu lat wiemy, że jest z tym kłopot, po prostu patrzą na własne próby odzyskania pozycji, jaką mieli przed wielką smutą, bo tym było XX wiek dla Turcji. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, jeśli spojrzymy na to, co się działo, Wczoraj na granicy Teksasu, kiedy mieliśmy do czynienia takie słowo, którego niestety po polsku nie jestem w stanie zastąpić jakoś rozsądnie mieliśmy do czynienia ze stand-off, czyli z jednej strony mieliśmy umundurowanych, uzbrojonych ludzi na służbie rządu Teksasu i umundurowanych, uzbrojonych ludzi na służbie rządu federalnego w Waszyngtonie, którzy celowali do siebie z broni i mieli sprzeczne wzajemnie rozkazy. To oczywiście może się wydawać aberracją, tak? Że skąd jakaś kol kolejna wojna domowa w Stanach Zjednoczonych? Ale jak dodamy do tego kryzys gospodarczy, kryzys demograficzny, który też grozi Europie, no bo Turcja w każdej chwili może setki tysięcy ludzi wypuścić. Bariera, którą był Kaddafi, i on publicznie mówił, że jest tą barierą, że tylko dlatego nie ma zalewu Europy, że na Saharze jego wojska powstrzymują ludzi z południa Sahary, tak? Zniszczyliśmy jako kolektywny Zachód Kadafiego, który już przecież był naszym sojusznikiem. Mamy zalew, mamy niechęć do, do posiadania potomków, czyli niechęć do przyszłości w Europie. Nie mamy zdolności przemysłowych, nie mamy zdolności wojskowych. Kto powstrzyma Rosję? Jeśli nie Stany Zjednoczone, to kto powstrzyma Rosję? Czym? Liczby. Skąd mają być te dywizje? Był jeden ze szczytów NATO, a jeszcze za Macierewicza było 3 razy 30, podajże, że w 30 dni będzie czy 4 razy 30. W 30 dni będzie na wschodniej Francji 30 batalionów, 30 eskadr lotniczych, 30 okrętów. To się nie zdarzyło i takich buńczucznych zapowiedzi ze strony NATO przez ostatnich 6 lat mieliśmy potąd. My mamy 6 dywizji, ale nie mamy zgranych dwóch. Rosjanie mieli, jak wszyscy widzieliśmy na początku 22 roku, olbrzymie kłopoty w swojej zreformowanej armii, My jeszcze nie zaczęliśmy poważnej reformy, a oni nie dość, że są z reformą o 10 lat do przodu, to jeszcze ciężko i z bólem na polach walki zobaczyli, gdzie, gdzie ich sprawozdawczość, gdzie kłamstwo czy nepotyzm związany ze specyfiką systemu rosyjskiego, postsowieckiego, mimo wszystko, była wadliwa. Śmiejemy się z ilości generałów, pułkowników, którzy zginęli w Rosji, tak, a jednocześnie mówimy, że ja się z tym często spotykam, jeśli mówię o potrzebie przywrócenia poboru, że dopóki nie będą politycy i dzieci polityków w linii, to ja nie będę walczył. No okej, okay, ja się z tym zgadzam, ale to dlaczego się śmiejemy, że w Rosji oni giną? To chyba jest świadectwo tego, że w Rosji elity takie, jakie mają, bo za, za fajnych nie mają, ale my chyba nie mamy dużo lepszych jednak płacą krwią, tak, synowie, zresztą Izrael jest podobnym przypadkiem, syn byłego szefa sztabu generalnego zginął w walce w strefie Gazy, tak. To są rzeczy, które dla Polaków są niewyobrażalne, a dla ludzi z zachodu chyba nawet są bardziej wyobrażalne niż dla nas, bo jednak następca tronu, panienka w Norwegii ma służbę wojskową i są z tego reportaże, następcy tronu, synowie... Dzisiejszego króla Anglii byli nawet na misjach w Afganistanie, jeden na pewno, obaj służyli w wojsku. Czy słyszeliśmy, żeby jakiś był major, porucznik Błaszczak, Kaczyński, Tusk, i można by te nazwiska po kolei wymieniać z naszej polityki, żeby ktoś z ich dzieci służył w wojsku? Nie. I to jest jedna z przyczyn olbrzymiej niechęci polskiego społeczeństwa do gotowości do wojny. I tak jak mówię, że w większości rzeczy Zachód jest bardziej zapóźniony od nas, ale nawet tam elity trochę łatwiej widać, że też nadstawiają głowę niż niż u nas na, na dzień dzisiejszy. Także to jest dodatkowy problem. Przejdziemy zaraz do tego, jak się Polska przygotowuje albo nie przygotowuje do tej możliwej wojny z Rosją, ale jeszcze jedna kwestia, o której Pan też wspomniał, mianowicie ta masowa migracja. Mamy dzisiaj w całej Europie Zachodniej miliony migrantów z Afryki Bliskiego Wschodu, które no tylko czekają na możliwość za zabrony, na jakieś rozruchy. W Polsce jeszcze tego problemu na tę skalę nie ma, ale też włączamy się jednak w to przyjmowanie migrantów z tego klucza europejskiego. Nie mamy dostępu do broni w Europie, on też jest, ale dosyć ograniczony. Jeżeli wybuchłaby taka wojna z Rosją, to jak pan sobie wyobraża sytuację na ulicach europejskich miast, biorąc pod uwagę całą tę ludność? No, warto pamiętać na tydzień, więcej niż tydzień do tyłu, doniesienia medialne. Dwa, to już wiele, wiele lat minęło, to był chyba 2017 rok około, jak dowództwo francuskiej armii utworzyło dowództwo korpusu, którego jedynym celem jest planowanie i przygotowanie realizacji walki rządu centralnego Republiki Francuskiej z rebelią i powstaniem muzułmańskim. I można oczywiście udawać, że można zrobić francuski islam i różne takie cuda, ale od sześciu ponad lat mają dowództwo korpusu, które się tym zajmuje. Rosyjska Armia słowo też ma spory kompon komponent muzułmański, więc mogliby pewnie sprzyjać takim rozruchom celem wywołania. Yy, znaczy przede wszystkim to będzie bardzo przydatne dla nich, obojętnie czy mają w swoich szeregach muzułmanów czy nie, to raz. A dwa, mimo wszystko jest pewna różnica, bo już się zdarzyły operacje marynarki francuskiej na przykład, które nie doszły do skutku, bo y, marynarze muzułmańscy się zbuntowali, że nie mieli jedzenia halal i trzeba było wrócić do portu. Natomiast takich zdarzeń w armii rosyjskiej nie ma z tej prostej przyczyny, że Rosja jest bardziej brutalnym państwem, może mniej eleganckim, ale bardziej brutalnym. I tam muzeumanie wiedzą, że mamy pewne wolności od Rosji, natomiast trzeba się słuchać bezwzględnie, bo jak nie, to będzie bardzo krótka piłka, tak. I to bez względu na to, czy się z muzeumaninem ateistą, czy prawosławnych, prawdziwych prawosławnych, to tam pewnie jak kot napłakał, tak. W każdym razie ta sytuacja na europejskich ulicach, rozumiem, nie musiałaby być zbyt... Tak, warto też spojrzeć na demografię. i jest Chociaż właśnie, no, nie patrzy się na to w mediach. Jeżeli się spojrzy na Republikę Federalną Niemiec dzisiaj, od w 1963 roku, jeśli dobrze pamiętam, 1963 rok to był pierwszy rok, kiedy oni mieli ujemny... Przyrost naturalny, i to jest pierwszy rok, kiedy Adenauer wpuścił czasowych pracowników do przemysłu. I jeżeli się porówna 63 rok i dzisiejszy, to dzisiaj ich jest 80 tam kilka milionów, niewiele więcej niż w 63. Natomiast jeżeli się odejmie tych, którzy są przyjezdni, to się zrobi 50 kilka milionów. Znaczy, Niemców o 30 milionów ubyło. Wielka Brytania, stolica Wielkiej Brytanii, Londyn, 1980 rok. Jest około 5% ludzi, którzy nie są z pochodzenia Brytyjczykami. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii co trzeci mieszkaniec Londynu jest Anglikiem, Szkotem, Walijczykiem albo Irlandczykiem. Około 40 kilku procent jest białych, ale większość już jest niebiała nawet. Nie, że nie brytyjska, tylko niebiała. Jak ci ludzie zachowają się na wypadek zagrożenia wojennego? No. Taki przykład, który niedawno patrzałem. Ochotnicy do armii brytyjskiej. Jeśli jako klasykę uznamy młodego mężczyznę białego z Anglii, to procent, jak, procent tego ilu się zgłasza na ochotnika do armii brytyjskiej w porównaniu z innymi z innymi populacjami, bo w Anglii takie badania są w ogóle nie. No przepraszam, we Francji tego typu badania są nielegalne w ogóle, tak? Demograficzne. Hindusi 2,5 raza rzadziej się zgłaszają do armii, natomiast muzułmanie 25 razy mniej do armii brytyjskiej. Nie czują żadnego związku z Brytyjczykami, muzułmanie. Dla nich to jest ziemia niewiernych, którą oni zajmują. I ten amok, w który są Anglicy, sprawia, że powtarzają swoją historię. To znaczy, skąd się wzięli Anglosasi na Wyspach Brytyjskich? stąd że poprzedni mieszkańcy po prostu przestali chcieć mieć dzieci, przestali być wojowniczy i teraz mieszkają w Walii, trochę w Kornwalii i w Brytanii, tak? Stąd nazwa Brytania, że uchodźcy z West brytyjskich wylądowali w Brytanii właśnie. I to jest coś, co może nam się dzisiaj wydawać absurdalne, ale jeżeli z 95% do 33% spadła ilość anglików w stolicy Anglii, jeżeli Niemcy utrzymali, powiedzmy, ilość populacji, ale zmniejszając o jedną trzecią ilość Niemców wewnątrz tego e, zasobu, tego zbioru, jeżeli we Francji w ogóle nielegalne jest tego liczenie, ale na południu Francji już są wsie muzułmańskie, nie tylko miasta, ale również wsie z rolnikami muzułmańskimi się pojawiają, tak? to znaczy, że e, zakładając, że będziemy żyli tyle, ile teraz średnia statystyczna jest dla Europy, a to też. Może się zmienić, to świat naszych dzieci albo świat naszej starości będzie całkowicie inny niż to, co mieliśmy za koniec historii w latach 90. czy początku 2000. O ile w ogóle będzie, biorąc pod uwagę także nuklearne groźby formułowane przez różne strony tego konfliktu. Ale o tym już kiedy indziej, teraz przejdźmy do Polski. Zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać kanał PCH24, bo żeby takie rozmowy mogły powstawać, to wsparcie jest konieczne. Nie mieliśmy nigdy i nie mamy nadal, tym bardziej teraz, żadnego finansowego wsparcia od rządu. Nie mamy teraz wsparcia, nawet powiedziałbym, Chyba nie mamy nawet akceptacji istnienia. Zobaczymy, jak długo będzie nam wolno w ogóle nadawać, póki co jeszcze wolno. Także dzięki Państwu zachęcam do tego, żeby cały czas to dzieło wspierać. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. No właśnie, jak się Polska przygotowuje na tę nadchodzącą, grożącą wojnę? Z Rosją. Mamy nowy rząd od kilku miesięcy, to jeszcze za mało czasu, żeby coś konkretnego zrobić, ale można chociaż jakieś programy przedstawić, coś zapowiedzieć. Czy widzi pan jakąś taką poważną decyzję o tym, żeby przestawić się na nowe tory? Absolutnie nie. nie. Pomimo, że za plecami aktualnej e koalicji są też żołnierze z do doświadczeniem, wyżsi oficerowie, e chociażby generał Różański, e to. E Nadal nie pochylili się nad dokumentami, które leżą w Sztabie Generalnym od 2019 roku na temat absolutnej nieodzowności przywrócenia poboru, nie ze względów światopoglądowych, tylko ze względów liczbowych. Ale to wejdę panu w słowo, bo jednak szef BBN Jacek Siewiera, wprawdzie z innego jeszcze rozdania, ale mówi o, no, może nie o poborze, ale o służbie obywatelskiej. Natomiast zapytany, czy trzeba coś takiego wprowadzać, powiedział, trzeba działać, bo czas. Nagli, więc chyba gdzieś tam się pojawia taka idea, że jednak coś trzeba w tej kwestii zrobić. No, to to ta, tak jakbyśmy zaczęli myśleć o tym, że czy może jednak użyć gaśnicy, jak już cały silnik się pali, tak? To już na naszą gaśnicę może być troszeczkę za późno. I jesteśmy w sytuacji, w której, do której doprowadziła Trzecia Rzeczpospolita, ten system konstytucyjny się samo zaorał, to znaczy doprowadził do sytuacji, w której niepokoje Międzynarodowe, kryzys międzynarodowy, możliwie wojenny, jest sytuacją, na którą nie mamy wpływu. To znaczy, być może przejdziemy w miarę obronną ręką przez kryzys, ryzyko wojny, czy nawet wojnę, natomiast nie dzięki skuteczności naszego państwa, tylko pomimo jego nieskuteczności. Nie mamy żadnego wpływu na wydarzenia. To jest sytuacja skrajnej nieodpowiedzialności państwa, które straciło instynkt samozachowawczy. Bo jeżeli byśmy chcieli to mieć, to nie możemy mówić nawet tak, jak mówi pan szef BBN o jakiejś służbie obywatelskiej, czy że ktoś tam w administracji będzie pracował, a ktoś na pogotowiu, a ktoś inny, nie wiem, przy logistyce nawet wojskowej. Tylko trzeba powiedzieć twardą, przykrą prawdę. Jeżeli chcemy niepodległości, musimy być gotowi zapłacić za to krwią. I teraz tutaj znowu może być reakcja: a to pan chce, żebyśmy bronili Unii Europejskiej, NATO albo globalistów, czy tam niepotrzebne tam wpisać, czy skreślić. Nie, ja mówię o tym, że jeśli chcemy mieć państwo, to musimy mieć główne narzędzie, jakie posiada państwo, czyli siłę zbrojną. I jesteśmy dzisiaj państwem zależnym, to jest oczywiste, natomiast państwa zależność utrzymuje na powierzchni, będąc hegemonem, tylko jeśli są przydatne. A jeśli są nieprzydatne i nie dają auxiliares, czyli wojsk pomocniczych, to się zastępuje ten byt innym bytem, niekoniecznie tej samej kultury. I już raz tego doświadczyliśmy. I Kongresówka, która nie jest państwem moich marzeń, ani z perspektywy kadłubowości, ani z perspektywy terytorium, ani z perspektywy ideologii, istniała wyłącznie dlatego, że car Aleksander uznał, że tak bitne wojska będą miłym dodatkiem do jego cesarskiej armii. To jest jedyny powód, dla którego jakakolwiek państwowość przez te kilkanaście lat trwać mogła do, do momentu nieszczęśliwego powstania pod co jest ciekawe, prezydent i hucznie obchodzi jesienią powstanie Podchorążych, ale w mediach publicznych na temat buntu Podchorążych, który miał miejsce we Wrocławiu za poprzedniej kadencji, właściwie nic nie było napisane, tak? A takie się zdarzały, także ta, ta wewnętrzna sprzeczność tego systemu doprowadza do tego, że mówimy, że potrzebujemy administracji, tak? Ewentualnie kogoś, żeby rzeczywiście tam służył obywatelsko, a nie obowiązkowo takiego feminizmu. Ale ktoś będzie musiał siedzieć w czołgu, ktoś będzie musiał siedzieć przy armacie, ktoś będzie musiał logistyką się zajmować w miejscu, gdzie spadają bomby i rakiety. I nie traktujmy siebie jak dzieci. Obywatele podobno są suwerenem tego państwa, trzeba im powiedzieć przykrą prawdę, tak jak powiedział to Churchill w 1940 roku: krew pod i łzy, cięcia socjalu i przygotowanie się na przetrwanie naszego państwa. Ale w 1940 roku obywatele, do których Czerczyn mówił, byli chyba jednak trochę poważniejsi niż dzisiejsi obywatele i bardziej odpowiedzialni za własne państwo. Mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy zupełnie tej odpowiedzialności wyzbyci. Może to jest konieczna droga, żeby najpierw nie mówić o poborze w ogóle, potem o służbie obywatelskiej, a za rok jednak już o poborze. To, znaczy, no to jest tak, jakby i... lekarz powiedział komuś, kto, kto ma chorą nogę z zajętą gangreną, że co prawda muszę panu amputować nogę, ale proszę się nie martwić, zrobimy to na kilka razy po kawałku. No to jest absurdalne. Zwłaszcza, że Finowie mają pobór, nigdy go nie znieśli. Litwini przywrócili pobór, Łotysze przywrócili pobór, Szwecja przywróciła pobór. Nikt tam nagle z tego powodu nie stracił większości. Przekał ten północny blok w się tak. z Rosją pobór. A, A my nie. I ryba się zawsze psuje od głowy. Możemy udawać, że demokracja działa, ale demokracja jest awarią Systemu, tak, nie da się, żeby istniało jakiekolwiek struktura płaska bez hierarchii, a tym de facto jest demokracja. I, e, znaczy, teoretycznie, bo de facto i tak ma przecież strukturę hierarchiczną, przepraszam. A więc pomijając absurdalną teorię demokratyczną, jest możliwe, żeby przywódcy dali przykład i powiedzieli prawdę i to pociągnie ludzi. To nie jest tak, że ludzie są zepsuci do szpiku kości i jak się im powie prawdę, to uciekną od nas z krzykiem. Nie. Ludzie... No to tym, proszę, gdzie mieliby uciec, skoro no wszędzie do, już... do innej partii, tak? No do właśnie, do ale partii. jeżeli byłby jednak pewien konsensus, a czy nawet troszkę... Jeśli by nie było konsensusu, to e, demagog to nie jest ten, który idzie za tłumem, tylko ten, który wodzi tłum za nos. I trzeba mieć trochę tupetu, odwagi i bezczelności, żeby zarządzać ludźmi. A tego nasi politycy nie mają, bo oni idą za tłumem, zamiast tłum prowadzić. A tłum lubi być prowadzony. I nawet jak spojrzymy na negatywne przykłady, jakiś dyktator czy tyranie przecież w starożytnej Grecji, jak ktoś chce, żeby było bezpiecznie ideologicznie, nie powstały dlatego, że ktoś chciał chwycić za władzę i i mieszkać w pałacu, tyranie powstały ze względu na to, że pierwotne polis zaczęły się załamywać, mówię o okresie przedklasycznym, i powstały tyranie, które doprowadziły do rządów jakiegokolwiek prawa, w związku z czym, chociaż nam się słowo tyrania kojarzy bardzo negatywnie, to jest troszeczkę też efekt z, złej edukacji, to jednak pomimo tego, że to rzeczywiście były dyktatury, to dyktatury mają też swoje zalety, tak, porządek prawa na przykład. Z kolei też te tyranie upadły, tak, powstały ich miejsce demokracja, potem monarchie. I monarchie są najbardziej stabilne, potrafią trwać setki lat, demokracje trwają jedno pokolenie. I ważne jest właśnie, żebyśmy mówili też o takich rzeczach, że po pierwsze musi mieć, żeby było państwo, musi być armia, a żeby armia stabilnie mogła rządzić, to nie możemy mieć de facto demokracji, a de facto demokracji i tak nie mamy, w związku z czym odrzućmy od obłudę, odtwórzmy państwo polskie, tak jak, nie wiem, nie ma Republiki Ukrainy, jest Ukraina, nie ma Republiki Węgierskiej, jest państwo węgierskie. My się uparliśmy, żeby tłumaczyć Rzeczpospolitą na język angielski jako republik, co jest absurdem, chociaż jakoś tam językowo być może poprawnym, ale historycznie Rzeczpospolita republiką nie była. To w takim razie, co powinien zrobić w najbliższym czasie nowy rząd? Być może także wykorzystując też ten klimat ogólnoeuropejski. No bo jeżeli pan Manfred Weber mówi, że trzeba się zbroić, to kto wie, może nawet nakażą nam wprowadzenie poboru, a wtedy chyba. Tak, się jest to nie możliwe. Objęta. Znaczy, mamy teraz w kolejnych przekształceniach wojska, struktur wojskowych, powstał drugi Korpus Polski. To jest formalna nazwa Polski, polskiego sztabu korpusu, szczebla operacyjnego. To jest absurdalne, bo jakoś nikt nie nazywa jakiejś dywizji, czy brygady, nie wiem, 11 dywizją polską, tak, a jednak ten Korpus nazywa się drugi. Co ciekawe, na terenie Polski z podległością pod te dowództwa Korpusu, de facto, albo być może polskich jednostek, mamy trzy dowództwa Korpusu. Korpus zarządza, powiedzmy, dwoma do czterema dywizjami normalnie. My mamy na terenie Polski Korpus w Szczecinie, Wielonarodowy Korpus Amerykański piąty w Poznaniu i w Krakowie drugi Korpus Polski, nie wiedzieć czemu tak się nazywający. I to pokazuje, że przygotowywani jesteśmy do wojny sojuszniczej, ale żeby ją sprawnie, żeby te kwadraciki, które na mapach, gdzie generałowie chcieli przesuwać, żeby to było możliwe, oprócz sprzętu zamawianego, tak jak jest zamawiane niestety trochę na łapu capu, bez myśli o logistyce, Potrzebujemy ludzi, czyli to jest ten moment, nie da się zrobić poboru od jutra, ani za trzy miesiące, bo nie mamy infrastruktury, nie mamy instytucji szkoleniowych odpowiednich w wojsku, nie mamy kadry, która jest gotowa, która wie w ogóle, jak się szkoli rekruta. W związku z czym trzeba odtworzyć najpierw kadry, potem ośrodki i logistykę. I wtedy można przywracać pobór. I tak robi właśnie Litwa, tak robi Łotwa, tak robi Szwecja. Nie przywrócili poboru dla całej populacji, że na przykład wszyscy w 19 roku życia, czy tam 20, czy jakimkolwiek wchodzą w pobór, tylko najpierw zaczęli tysiące szkolić, żeby rozbudować infrastrukturę zdolności żeby mieć możliwość. To może ta obrona obywatelska, służba obywatelska jest krokiem właśnie w tę stronę. Mogłaby być. No nie, bo w ten sposób nie, nie, nie stworzymy kadry, która szkoli jedno, żołnierzy do jednostek bojowych, w, tej, w ten sposób nie tworzymy ośrodków szkoleniowych, tworzenia całych modułów bojowych, całych batalionów, całych brygad czy pułków. W związku z czym te eufemizmy, to unikanie rzeczywistości e, zawsze jest szkodliwe. Tak? Jeśli jest problem, to trzeba zaadresować problem w sposób racjonalny. Dlatego, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, a nie jak narkoman udawać, że jak będę mniejszą dawkę brał, albo obiecam przy sobie, że to już ostatni raz biorę, albo za trzy miesiące skończę. W ten sposób się nie zrywa z nałogiem, a naszym nałogiem jest hedonizm i nieodpowiedzialność administracji. Na koniec chciałbym jeszcze pana zapytać o pewne przewidywania, bo wszyscy teraz przewidują, za ile lat może ta wojna z Rosją wybuchnąć, ale nie chcę oczywiście się bawić we wróżkę, tym więcej, że niedługo wybory w Stanach Zjednoczonych, nikt nie wie, co się po nich wydarzy, jeżeli wygra te wybory Donald Trump, jak on zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny, jak to mówi, ale obserwując... Możliwości rosyjskiego przemysłu. Czy myśli Pan, że takie twierdzenia, że dopiero za 20 lat, jak niektórzy formułują, mogłaby Rosja się poważyć na konflikt z NATO, są poważne, czy jednak mówimy raczej o perspektywie kilku lat? Czy z, z perspektywy mówienia o zdolnościach, to może być bardzo niepopularne, ale po pierwsze trzeba zrozumieć to też już zdaje się, kiedyś o tym rozmawialiśmy. Że nawet decydenci, czyli osoba podejmuje decy... podejmująca decyzję, która jest, powiedzmy zarządza w miarę poważnym państwem i ma kilka wariantów, to na dobę przed podjęciem decyzji nadal nie wie, jaką decyzję podejmie. W związku z czym tym bardziej ktoś, kto nie ma dostępu do tych dokumentów i do tej wiedzy, którą, którą ma ta głowa państwa, to raz dwa, właśnie te warianty są kluczowe, czyli żeby się przygotować na różne warianty. Trzy. Niedoszacowywanie przeciwnika jest jednym z najpoważniejszych błędów. W szermierce na przykład historycznej, czyli takiej, w której rzeczywiście chodziło o życie, nie chodziło o to, żeby zrobić piękne ruchy albo pokazać swój kunszt, tylko jak najszybciej tak trafić przeciwnika, żeby nie mógł oddać, tak? Po pierwsze przeżyć. I żeby być do tego zdolnym, to nie trzeba liczyć na to, że przeciwnik ma kaca, albo za śliskie buty i się będzie ślizgał na powierzchni, albo może ma tępą broń. Takie wszystkie takie założenia wstępne zabijają. W związku z czym, żeby uniknąć tych założeń wstępnych, pozytywnych, musimy mieć świadomość, że po pierwsze Rosja uderzyła, a większość ludzi się nie spodziewała, że uderzy. Po drugie, Rosja się zreformowała co do wojskowości, a wielu nie wierzyło w tą reformę. Po trzecie, ta reforma rzeczywiście miała słabości, co z kolei zaskoczyło Rosję. A po czwarte, mają dwa lata doświadczenia bojowego, mają przestawioną gospodarkę i tak jak mówiłem, z ich perspektywy, otwarcie frontu, na przykład na Łotwie, to jest otwarcie frontu, a nie nowa wojna, bo z ich perspektywy wojna z NATO już jest, już jest mnóstwo Amerykanów. Polaków, Francuzów, etc., służących w armii Ukrainy, a oprócz tego są doradcy e, przy sztabach. E, oprócz tego, e, nawet użycie, nie wiem, Heimarsów na przykład, jest w oparciu o rozpoznanie amerykańskie, w oparciu o, o przyzwolenie amerykańskie na wybranie celu i Oszacowanie strat jest w oparciu o amerykańskie Dobrze, Ale jednak, otwarcie frontu na Łotwie mogłoby mieć taki skutek, że wszyscy nieprzekonani na Zachodzie, jednak by się przekonali, że trzeba działać. To znaczy, mogłoby to chyba uruchomić pewne procesy decyzyjne, które naprawdę postawiłyby na nogi wtedy Europę. Ale... Więc to dla Rosji byłoby czymś nowym, otwierałoby nowe wyzwania. No tak, ale proszę spojrzeć z perspektywy rosyjskiej. Mówię teraz o tym jako o opcji oczywiście. To by uruchomiło procesy decyzyjne, a nie konkretną decyzję. Bo decyzja mogłaby być taka: a właściwie co nas obchodzi, to, to jest mniej niż Land z perspektywy niemieckiej, w którym co trzeci człowiek mówi po rosyjsku z perspektywy niemieckiej. W ogóle kto tam kiedykolwiek był? No, jeden z nich tam kiedyś był w NATO, było w Rydze, coś tam jakiś albo w Wilnie, tak? Ale co za różnica? Dobrze, no, nie? ale Polacy, Rumunii, Bułgarzy chyba inaczej na to będą patrzeć, no bo dobrze no mają i to zrobią głosem. Polacy. Może coś wtedy by wreszcie zrobili. No to zrobiliby zrobi... Polacy? Tego nie wiem. Pytam właśnie. Jaką dywizję tam wyślemy? Jak zmobilizowaną? Czy ludźmi w moim wieku i starszymi, siwymi i już z jakimiś tam chorobami, no bo nie mają lat 20, czyli z załamaniem tego PR-u, który był w Polsce, bo jednak by ci informatycy, kierowcy Tirów, nie wiem, nauczyciele geografii musieli nagle wylądować w mundurze, bo 9 miesięcy byli w zasadniczej służbie wojskowej na początku lat 2000. To byłby szok polityczny w Polsce, tak? I teraz trzeba jeszcze ich zgrać, wyposażyć w co? W ten sprzęt, który wysłaliśmy do Ukrainy? I jak się zachowa Litwa, jak na przykład jeśli Łotwa by miała kryzys? Czy na pewno rzuci się na główkę? Być może. Zdarzały się takie sytuacje. Transwal i Orania. Ale dzisiaj nie ma tych państw. Mało kto wie pewnie, gdzie one leżały, tak? zaatakowane przez Imperium Brytyjskie, było tylko jedno z tych państw. Drugie się dołączyło, żeby pomóc przyjacielowi. Obu nie ma dawno na świecie. Yy, Bułgaria, Rumunia, Polska, to jest kpina z perspektywy Federacji Rosyjskiej. I ktoś by mógł powiedzieć, o jednak Ukraina się obroniła, tak, ale z pomocą przemysłową całego Zachodu. No, to my też będziemy mieli pomoc przemysłową Zachodu, no ale te magazyny już są puste. A te fabryki, które zaczęli nowy wystawiać amunicji, uzbrojenia, sprzętu, Zaczną działać za pół roku, za rok, niektóre za dwa lata, i dopiero wtedy będzie sprzęt. I, żeby, i będą jeszcze mieli te braki w zasobach własnych na czas wojny. My własne zasoby nad, nad, nadużyliśmy, o czym mówił gen, generał Andrzejczak przed odejściem z, 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 ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego, że wysłaliśmy na Ukrainę własne zapasy wojenne. No to ich nie mamy. A więc jeszcze raz. Kto się przeciwstawi, to może nie wyjść Rosji, tak? Bo to sami się przekonali na Ukrainie, że plany, a rzeczywistość to dwie różne rzeczy. Ale nie tylko Rosjanie mają kłopot z różnicą pomiędzy planami a rzeczywistością. My we własnych rodzinach tak mamy, w pracy tak mamy, a NATO nie jest zdrową instytucją siły zbrojne państw NATO. Nie ma tam nikogo, kto by pamiętał wielką wojnę w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa NATO. W związku z czym teza, że ich profesjonalizm na pewno będzie fenomenalny, no, jest tezą, a nie faktem. Być może by stanęli na wysokości zadania, ale ilości sprzętu, ilości jednostek, zdolności transportowe, logistyczne poza Odrą, według samych Amerykanów, są znikome. Znaczy, mają zdolność do toczenia konfliktu konwencjonalnego na zachód od Odry. Chodzi o logistykę. Troszeczkę to się poprawiło przez kilka lat, być może na terenie Polski, ale Łotwa to jest dosyć trudne. To jest dosyć trudne i wielkie wielka ta trudność w ogóle, gdy idzie o całe przygotowanie państwa polskiego na te wyzwania. Nie wiem czy ta trudność zostanie rozwiązana, biorąc pod uwagę inercję o której pan mówił, ale no cóż. Po to rozmawiamy właśnie, żeby zmieniać choćby świadomość. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wierzę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do wspierania kanału PCH24. Wszystkie informacje na państwa na banerach na państwa ekranach i pod tym nagraniem zachęcam też do wspierania Fundacji Darma, która mówi o takich właśnie kwestiach od lat. Może wreszcie zostanie wysłuchana. Kłaniam się i z Panem Bogiem.